Druga część dotyczyła promocji gospodarczej prowadzonej przez GPP. Otrzymałem odpowiedź, że GPP nie prowadzi promocji gospodarczej, nie dostało takiego zlecenia od miasta. Zatem moje pytanie jest, to kto odpowiada za promocję gospodarczą? Jeżeli GPP nie, to kto jest odpowiedzialny? Druga część dotyczyła witryny internetowej. To jest może drobnostka, tak? Oczywiście, że witryna internetowa o niczym nie świadczy. Wskazywałem tylko na to, że ona kształtuje jakiś tam wizerunek firmy i w mojej ocenie jest dezaktualizowana. Otrzymałem odpowiedź, że jest aktualna. Dzisiaj sprawdzałem, wchodziłem na tą stronę. Możecie Państwo sobie wejść. Na zakładce Grudziądz jest mapa, na której są zdezaktualizowane na przykład większość dróg, które tam są w budowie, tak? Zaznaczone jako w budowie. Co więcej, kuriozum tej mapy jest takie, że tam nie ma Grudziądza. Szanowni Państwo, to już nie jest śmieszne, tak? Tam nie ma Grudziądza. Czyli jeżeli mamy promować Grudziądz poprzez umieszczanie mapy, na której nie ma naszego miasta, no to gratuluję takiego pomysłu. Więc nie jestem usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Oczywiście jest zakładka prezentacja, która jest zdecydowanie lepiej przygotowana, prawdopodobnie przez firmę zewnętrzną i jest to element programu, który był prowadzony Miasto Otwarte dla Biznesu i tam jest zupełnie inaczej opisany Grudziądz. Ale główna zakładka o Grudziądzu jest moim zdaniem, ale to jest tylko przykład, jest na bardzo niskim poziomie. Tak? Możemy powiedzieć na przykład, jakie znaczenie dla inwestora ma informacja, że w Grudziądzu, nie pamiętam, 23 kładki, 15 mostków i tak dalej. Przecież to nie są informacje, które tak naprawdę mają jakiekolwiek znaczenie dla inwestora. Zatem nie jestem usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Uważam, że ta odpowiedź, już pomijam względy merytoryczne, ale też i formalne, Szanowni Państwo, na to chciałbym zwrócić też uwagę, że niestety forma odpowiedzi jest na bardzo niskim poziomie. Bardzo niskim poziomie. Współczuję prezydentowi, że musi pracować z takimi współpracownikami. Naprawdę. To jest po prostu przekopiowanie pewnych rzeczy ze strony internetowej. Ktoś powinien to też weryfikować, nawet dbając o jakieś te funkcje. Tak? To, co dostałem, to jest dość